Witam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu z finansów tym razem, a dokładnie z obligacji, gdzie mamy do określenia wysokość przepływów pieniężnych w czasie trwania tej obligacji. Jeżeli mamy powiedziane polecenie, że mamy określić okresowe przepływy pieniężne otrzymywane przez inwestora w okresie do wykupu, jeżeli nabył on obligację o wartości nominalnej 1000 zł i wiemy, że okres wykupu to 3 lata, kupony odsetkowe są co pół roku i stała roczna stopa procentowa to 4,2% w skali roku, jak wiadomo, bo jest napisane roczna. Bardzo może prosto, ale lepiej to wyjaśnić. Jeżeli przyjmiemy, że kupon, czyli to oprocentowanie, ile ja zarabiam w skali roku na inwestycji, czyli na mojej obligacji, która jest warta 1000 zł za 3 lata, to w tym momencie musimy rozpisać, że odsetki na kolejne półrocza to jest stopa procentowa roczna razy wartość nominalna. To, co tutaj osiągnęlibyśmy, to by były dopiero odsetki roczne, ale przez to, że dzielimy przez 2, mamy od razu wartość na jedno półrocze. I jeżeli polecenie w ogóle brzmi okresowe przepływy pieniężne, no to musimy zrozumieć, że to są jakie pieniądze, po prostu jakie pieniądze albo wpływają, albo wypływają od nas w związku z tą obligacją. Raczej z obligacją to musimy się spodziewać tego, że będą pierwszym przepływem to jest nasz wydatek, nasze pieniądze, które musimy wydać. Drugim przepływem, który się pojawia, to jest pierwsze odsetki wypłacone od zakupionej inwestycji, czyli naszej obligacji. Jeżeli nasz okres wykupu wynosi 3 lata, a one, te odsetki są płatne co pół roku, to musimy się spodziewać łącznie 6 przepływów pieniężnych. Po pierwszym półroczu, po drugim, aż do 6 półrocza, bo co pół roku coś się dzieje. A co się dzieje? Przez pierwsze półrocze mamy na końcu, tylko dostajemy odsetki 21 zł. Po drugim, aż do 5 półrocza otrzymujemy też tylko 21 zł, czyli nasze odsetki półroczne. Ale na szóste półrocze musimy się spodziewać tego, że emitent, czyli najpewniej tutaj Skarb Państwa, wyśle nam 21 zł odsetek i odda wartość tej obligacji, czyli 1000 zł. A więc można zauważyć, że przez 5 pierwszych półroczy otrzymujemy same odsetki w wysokości 21 zł, które były liczone następująco. A podchwytliwe, na ostatnie półrocze otrzymujemy odsetki plus wartość nominalną obligacji. Jest to związane z samym instrumentem dłużnym, jakim jest obligacja, gdzie przez jakiś czas otrzymujemy kupon, czyli nasze odsetki. Oczywiście, jeżeli dotyczy to obligacji kuponowej, czyli takiej, która ma odsetki, a na ostatni przepływ otrzymujemy wartość naszej obligacji i odsetki za ostatnie bieżące półrocze. Pozdrawiam i jeżeli potrzebujecie, przepraszam, skontaktować się ze mną w sprawie swoich zadań, mogę je odpłatnie wykonać. Wystarczy skontaktować się ze mną na zadania@projekty.wp.pl lub wejść na stronę internetową, która tutaj jest cały czas widoczna. Sami rozwiązujcie jak najwięcej zadań i jeżeli potrzebujecie mojej odpłatnej pomocy, jak najbardziej możecie pisać i kontaktować się ze mną. Powodzenia, subskrybujcie mój kanał, zaglądajcie na wszystkie przygotowane przeze mnie playlisty i korzystajcie z całego udostępnionego przeze mnie materiału.